Deszczowo. A miało być tak pięknie. 14 stopni i słońce. Zaraz dojedziemy do tej pogodynki. Gdzie on jest? Gdzie ten Piotrek stoi? No kochani, no muszę odszczekać to, co powiedziałem Piotrkowi, że jego prognozy to są liche, bo zobaczcie za mną, co się dzieje. Słoneczko fantastyczne, więc idziemy do Piotrka, no żeby wiadomo. Piotrek! Odszczekuję. Dobrze, a głośno, głośno. Tak, miałeś rację. Twoje prognozy są najlepsze, no. Sprawdzają się. Cieszy jedyne. Wszystko po 3 zł zapraszam. Edytko, zrób sobie przerwę. Zrób sobie przerwę, bo to co się dzieje to jest nie do opisania, kochani. Jest godzinka. Już 15 po 11. Po 10. Po 11. Podsumowanko, ale chyba sami widzieliście, co się u nas działo, ile się u nas działo i jak to wyglądało. No podobnie jak w taka sytuacja. Miało nie padać. Ura, Juśku, bez namiotu, deszcz. Ja nie wiem, jak to będzie, Edytka. A nic, ryzykujemy, może przystanie. Maszyna zapakowana po korek. Ja cię kręcę. No nic. Bądźmy dobrej myśli. Jedziemy do tego Rybnika. No i co będzie, to będzie. Deszczowo. A miało być tak pięknie. 14 stopni i słońce. Zaraz dojedziemy do tej pogodynki. Gdzie on jest? Gdzie ten Piotrek stoi? A ja bym nie tutaj. Gdzie ta nasza pogodynka? Czyli tutaj mamy miejsce nasze. O, jest i nasza pogodynka. Piotrek, ahoj! Ahoj! I powiedz teraz wszystkim, gdzie to słońce i 14 stopni? Za chwileczkę, za momencik będzie słoneczko, a tepliczko! Tepliczko, słoneczko. Na razie... Słoneczko, tepliczko, a budeme w tyczkach chodzić. Na razie cały czas pada, zobaczcie. Ale podziwaj se tam. No, choru, podziwaj se. Już tam słoneczko deszcz wykołkuje. Wszyscy siedzą w samochodach, czekają aż przestanie padać, a Piotrek wszystkim mówi 14 stopni będzie, słoneczko, będziemy się opalać. Także posłuchałem Piotrka i zobaczcie, tutaj stoimy cały czas. Nie rozpakowaliśmy się jeszcze. Piotrek tutaj wyciąga szkło. No bo szkło jeszcze tam może być, nie? W razie czego. Tak. Poza tym my dzisiaj znowu na leniwca, a Piotrek ma trochę roboty. No, trochę tak. Zobaczymy, no. No ale mamy nadzieję, że przestanie padać, bo to jest najważniejsze, prawda? Ale powiem ci, że już chyba przestało. Ale poważnie, daj rączkę. No, nie płacę już, widzisz? Nie ufajcie mu, po prostu cały czas siąpi. Ale.
bierzemy buroki. No interesy. Hejo, hejo! Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie z Targu Staroci. W Rybniku. Tak jest. Jak już pewnie zauważyliście, przestało padać. No, te prognozy Piotrka może się sprawdzą. Czekamy na słoneczko. Obiecałem, że jak będzie 14 stopni słońce, to odszczekam to wszystko. Także no oby. Oby tak było właśnie, bo naprawdę najważniejsze, że przestało padać. Czekaliśmy do końca, ale też już zauważyliście, że... Przed przywitaniem już mieliśmy jakiś ruch, tylko rozłożyliśmy, to naprawdę chwilę trwało, rozłożyliśmy bananówki. No to jest jak zwykle na leniwca. Tak jest i już mieliśmy malutką sprzedaż, także naprawdę bardzo, bardzo się cieszymy. No i teraz kochani, zobaczcie, jest godzinka. No właśnie, ajajajajaj, 15:08. 15:08, zobaczcie, co zabraliśmy po 3 złote, jak to u nas wygląda, jak wygląda okolica, jakich mamy super sąsiadów, no i ogólnie jak się super będzie sprawował Rybnik, nie? No pewnie. No to zapraszamy na Tour de Bananówki. Dobrze jest? Elegancko jest. Tak, na wysokości. Reklama musi być, bo to jest też bardzo ważne. Super wymyśliliśmy z tym statywem właśnie, żeby... Chociaż i tak wszyscy mają nosy tutaj, co nie? I pytają, po ile? I dopytują właśnie, a to po ile, a to po ile? Wszystko po 3 złote. To, co za chwileczkę zobaczycie, mamy w jednej cenie wszystko po 3 złote. Nie za! Tylko po. Tak, tutaj mamy troszkę książek. Na razie pełne bananóweczki, jakieś płyty winylowe. Ja tutaj zwrócę Wam uwagę. Oho. Tam jest ładnie napisane, ale tutaj to były takie... Czeskie. Nie wiadomo, co to za waluta. 3 U. Jakoś to tak... W dolara. To jest w dolara. Można by w dolara. To tak... Kościawo? A Piotr, korony masz? Zaś za 3 złote. Zawsze, dla Was zawsze się znajdą. Miesiąc temu było za 3 piątka. Nie. Nie, też było po 3. Też po 3. No ja to Boga kupował. No. Działa. No i co? No i super. U nas wszystko działa. Rozsyłam Was dalej. No to dobrze. O, słyszycie? Zadowoleni klienci. Wracają. Tak jest. Tak, zobaczcie, jest. Jak tutaj mamy jeszcze w tych bananóweczkach. Fajnie, sporo tego zabraliśmy. No i można sobie szukać. Edytka wzięła biżuterię. Zapraszamy. Gierka do grania. Teraz będziemy się bawić. Trójkąt ostrzegawczy. No właśnie, zobaczcie wszystkie nasze cudeńka. Edytka ma na wszystko oko. To jest taki monitoring. No fajna sprawa, można sobie podubać, pogrzebać, poprzeglądać. Można sobie bączka puścić. Lepiej nie. Także tak to wygląda u nas. A tutaj mamy sąsiada superanckiego. O, cały czas w niebo patrzy. Ahoj. Piotrek też ma fajne stoisko, ale chciałem Wam pokazać okolice. Zobaczcie, tam hen, aż do bazyliki. Dzisiaj są stragany. Toś to siok. No i w drugą stronę. I w drugą stronę też tutaj do świateł, naprawdę fajnie to wygląda. Edytko, przypomnij jeszcze, jaki dzisiaj jest szczęśliwy numerek? Dwa w zasadzie. 33 i 34. 34 i 35. Tak? O matko, tak? Znowu. I znowu ktoś inny. Co ty mówisz? A tak! Dobrze, racja. 34, tym razem Mariusz miał rację. To się wytnie. A, ja Cię pochwaliłam. No, może sobie tutaj to sprawdzać. Wszystko po trzy. Tutaj masz jeszcze pod spodem. O, różne takie. Ale Ty masz duży, taki nowszy, wiesz co, to ja się boję, że może... A ten może, no.
Podobny do tego ma mój kolega. No. Już lunch? Ja tak widziałeś? Ledwo się rozłożyła, już lunch. O! A ja. Która godzina? To jest taka śniadaniowa, nie? To już które trzecie śniadanie? To już trzecie śniadanie. Trzecie śniadanie. Ja tak się pyta, trzecie śniadanie. Babuścia już. Zwłaszcza na dworze. Wszystko po 3 złote ma prawda. I to jednak ta Anastazja. Anastazja. Ej, ej, ej. No to już wiem, co będzie. Czekaj. To będzie ze sobą. To będzie... A tutaj będzie taka. To będzie obiad. Wszystko po 3 złote zapraszam. Czy kwiatki to mogą być na tym? Chyba nie. Chyba nie mamy. Nie kojarzę nic. Nie kojarzę nic tego. No to tylko tam brylanty, diamenty, złoto. A, no to takie szukamy właśnie. No takie. No to nie zamykam, nie wiem dlaczego to. Piotrek, masz trójkąt w samochodzie? Oczywiście. Bo w razie czego? Zobacz. A? Także gdybyś pomyślał kiedyś o trójkącie, to mam. W ładnym opakowaniu? No. Tak jest. Degustacja mogła być zrobić. O, tych no jest pojemy zaraz na spróbowanie. No właśnie, ale kurczę. Oczywiście, oczywiście. Długo by nie było, dokładnie nie było. Spokojnie. Bo będziemy zjedli po prostu. Przyjdzie wiosna, zrobimy gryla. To będzie wtedy. No. A to już niedługo. Już niedługo właśnie. To chyba tak. Patrzyłaś? Kiedy to się syn na napój, nie? Tak, tak, tak. O, sześć Piotr! Przed chwilą do tej pani. Co ty mówisz? O rany! Piotrek! Czyli miało nie być dla niej. Tak ci się rozsypało 500. Ja cię kręcę, Piotruś. Tak? Mariusz, a może masz super glue? Kropelkę. O, z nosa. Taki pył się rozbiło. Ale dobrze, że nie płaczę, bo kropelki to by skleiło na całego. Tak. No szkoda, no ale to nic, zobaczymy. Na razie płaczemy, ale na końcu będziemy się śmiać. Najważniejsze, że niebo nie płacze. Tak jest. Spokojnie. Przyjdzie czas i odszczekam to. Poczekaj jeszcze. No. Ja pan czekasz. Spoglądaj na niebo i... Kochani, no sam muszę otworzyć targ staroci w Rybniku. Wybiła godzina 9:00. U nas cały czas coś się dzieje, cały czas są klienci. Nie mamy czasu, słuchajcie, właśnie nawet, żeby shorta zrobić z zaproszeniem do Rybnika, bo cały czas mamy gości, cały czas tutaj mamy klientów i naprawdę coś fantastycznego. Widać chyba Edytkę z tyłu tam, cały czas zalatana. Tutaj wesolutko jest, fajnie, bo wiecie, że my gaduły jesteśmy zawsze z klientami to. I rozbawimy się i pogadamy i w ogóle... O, to może teraz troszkę luźniej się zrobiło właśnie przed chwileczką, to może Dytkę zawołamy i jeszcze raz otworzymy targ staroci. Co wy myślicie? Bo już chyba troszeczkę po 9:00 jest. Chodź, Dytko, do mnie. No wspólnie musimy otworzyć targ staroci, bo samemu to nie to samo. Próbowałem, ale słabo mi wyszło, więc ty otwórz. Tak, otwieramy targ staroci, czyli godzina po 9:05. Nie, no 5 nie więcej jest. No
6,5. A, no to ja byłem chyba na czas. No. Także kochani, u nas cały czas coś się dzieje. Zobaczcie, jak fantastycznie, cieszymy się. No i zróbmy tego shorta, bo być może nikt nie wie, nie że my jesteśmy w Rybniku. Tak, bo padało i każdy może myślał, że odpuściliśmy, albo no właśnie. Stwierdziliśmy jednak, że a tu się szykuje fajna pogoda. No i coś się dzieje. Także oficjalnie otwieramy tak Sroci w Rybniku. Dzieje się u nas od początku. Nagrywamy tego shorta, tak no i żeby wszyscy przyszli do nas. O to chodzi. A wy wskakujcie na statyw i zobaczcie, jak to u nas wygląda. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not... Dziękuję. Bo motylka to kojarzę takiego, nie? Się wciskało i tryk, 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 tryk dookoła. Mam cię na oku. O, ładne. Ale ci urosło to oko od rana. Dobrze, że już nie padzę, bo by ci dobrze napadało do mnie. No. A wiesz, co to jest? Bole. Wiesz, co to jest? Proszę? To jest lizak. Lizak, tak, tak. Ale u nas to tylko dekoracyjny. Mariusz, tak? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah, yeah. You fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not
feel that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. No kochani, no muszę odszczekać to, co powiedziałem Piotrkowi, że jego prognozy to są liche, bo zobaczcie za mną, co się dzieje. Słoneczko fantastyczne, więc idziemy do Piotrka, no żeby wiadomo. Piotrek, odszczekuję. Dobrze, a głośno, głośno. Tak, miałeś rację. Twoje prognozy są najlepsze, no, sprawdzają się jedyne. Aspoń, że tak. Za każdym razem. 25 zł. Za 20? Za 22. No widzisz, jeszcze ci szczęście przyniosłem, tak, widziałeś? Jak zawsze. Także... Słonko przynosi szczęście. Dokładnie. Od razu uśmiech na buzi, a u nas cały czas coś się dzieje. Cały czas jesteśmy w ruchu, cały czas mamy... A nie, cały mamy... czas nie słyszę tego szczekania. No mówię, przepraszam bardzo, no mówię, że... Miałeś rację, myliłem się. Zobaczcie, cały czas coś się dzieje, fantastyczna akcja, wszystko po 3 złote. Przepraszam, dosłownie szczekanie. Żadne takie tam... Przyniosłem ci szczęście. Także Piotrek, patrzcie, też ma fajne stanowisko, straganik tutaj, też fajnie to wygląda. No i przede wszystkim... Pogoda, tak jak mówisz, tak, prawda? Słoneczko, pięknie, to od razu to chce się. Kurczę, tak, elegancko. Chce się, kurczę. Cieplutko, za chwilkę. Wiosna. Znaczy, Edytka bez czapki już to. Mogłaby być zima. No. Mogłaby być zima, no bo luty, wiesz, to jest. Wiem. Trochę mrozu by się przydało. No. Najważniejsze są opady, żeby nie padało po prostu, tak, prawda? Właśnie, tak, no. Tak. Bo to już lepszy tak. Mróz niż być, opad. Tak, oczywiście, mróz no. To jak najbardziej. Zobacz, Edytka coś tam już zakłada, no coś niesamowitego i. Rybnik super, nie, Piotrek? No, jasne, rybniczek. Wszystko po 3 złote zapraszam. Edytko, zrób sobie przerwę, bo to, co się dzieje, to jest nie do opisania, kochani. Jest godzinka. Już 15 po 11. Po 10. Po 11. Ja cię kręcę. A u nas cały czas coś się dzieje. Po prostu to jest coś niesamowitego i no na podsumowaniu jeszcze będzie sporo o tym, ale ta akcja Wszystko po 3 złote po prostu robi robotę. Rewelacja. Nie mamy kiedy zrobić aktualizacji, nie mamy kiedy się podrapać po nosie. Po prostu cały czas coś się dzieje, fajnie, działa. I to lubimy. I my to uwielbiamy po prostu. Uwielbiamy, jak się coś dzieje, bo najgorzej to przyjechać na Targ Staroci z towarem i stać jak kołek. A tutaj w Rybniku? Się dzieje. Ładne słoneczko, prawda? Bardzo ładne, tak. Cały czas mi wypomina, że się jego prognoza sprawdziła. Dzisiaj będzie aż do końca słoneczko. I mówi, że do końca mam odszczekiwać to, że mu nie wierzyłem, że będzie piękna pogoda. Kamerkę. Kamerkę. Ta, sportową, no. Widzę, Mariusz, że cię słoneczko w oczy razi. A ten znowu swoje, no. Robię aktualizację, jak wygląda tutaj Targ Staroci. Zobaczcie, kochani, jest godzina 11.30 i cały czas fajnie, jak na krupówkach. Jak na krupóweczkach fajnie to wszystko wygląda. Zobaczcie, tam są stragany aż pod bazylikę. Dzisiaj naprawdę dzięki Piotrkowi mamy słoneczko. Tak jest. Razi w oczy, prawda? Tak, razi. No. Cały czas mi wypomina. No i u nas, zobaczcie, non-stop coś się dzieje. Rewelacja. Edytko, aktualizacja? Moment. Dochodzi za 5.12. Tak? Za 5.12, kochani, chodźcie, zrobiło się troszeczkę luźniej. Robimy aktualizację bananówek. Jak to wygląda teraz? Zerkajcie, bo dawno tego nie robiliśmy. Po prostu nie ma kiedy, nie ma jak.
bo tutaj pełno osób jest zawsze, klientów przy bananówkach. Więc teraz tak na szybko zrobimy, jak to wygląda. Godzinka jeszcze raz, tylko powiedz. Za 5.12. Za 5.12. I po troszeczku, zobaczcie sobie, jak to wygląda u nas. Naprawdę dopiero teraz mamy troszeczkę luzu. I książki. No książki najgorzej schodzą, no ale to tak zawsze jest. Słuchajcie, Edytka, no chodźmy jeszcze do naszej prezenterki, sprzedawczyni numer 1. Edytko, jak tam? No jak dzisiaj w Rybniku? Fajnie. Fajowo, super, nie? No. Fajowo, cały czas jest superansko, zobaczcie sobie naprawdę, jak dzieje, to wygląda. I pogoda. No wszystko i klienci, uśmiechnięci. Naprawdę, tak. Także wszystko się elegancko fajnie układa. Ale? Początek filmiku był pesymistyczny. Jak wyszliśmy z domu, lało. Lało, no. Tu przyjechaliśmy, też padało. No ale jednak. Jak to zawsze mówisz, nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. O, to. A do końca jeszcze troszeczkę. No, jeszcze kilka. Jeszcze troszkę. Kochani, no ostatnia aktualizacja przed podsumowankiem, jest godzina 20 po pierwszej. Jeszcze tutaj mamy kilku klientów, ale powolutku zaczynamy się pakować. Wystarczy, tym bardziej, że jedziemy jeszcze w odwiedziny, tak jest, w gości. Jedziemy, także zasuwamy szybciutko, zrobię wam jeszcze taki ogólny zarys, jak to wygląda. No nie jest tak pusto jak w Kozach, ale i tak jesteśmy super, fajnie poukładamy, może, super może zadowoleni. Tam będzie. No, super. Na pewno kilka bananówek pustych będzie. Tak, zresztą myślę, zaraz sami to ocenicie. Zanim pozamykamy bananówki, aktualizacja, jak to teraz wygląda. Zobaczcie sobie, ile mamy ich pustych. Jak to teraz wygląda? Dwie puste, tutaj trzecia, tutaj czwarta, tutaj piąta pusta bananówka. Edytka zajmuje się biżuterią. No i tutaj mamy jeszcze tak i tutaj pusta bananówka jedna, tutaj też prawie pusta, no bo takie gabarytki większe, książki, ramki, no i tak to wygląda. Zamykamy, pakujemy maszynę. Słonecznie, tak? Muszę jeszcze raz wspomnieć, że dzięki Piotrkowi mamy taką pogodę dzisiaj. Zobaczymy, jaką zamówisz na jutro do pszczyny. Mówiłem, cały dzień wypomina, cały dzień. Nie ma żartów. Nie ma żartów z Piotkiem. No, Edytko, fajnie? Super. Podsumowanko? Tak. Tak, już wystarczy. Podsumowanko. Właśnie. Podsumowanko, ale chyba sami widzieliście, co się u nas działo, ile się u nas działo i jak to wyglądało. No podobnie jak w Kozach, natomiast w Kozach pamiętajcie, że mieliśmy jeszcze namiot, nie mieliśmy tylu bananówek co dzisiaj, ale jesteśmy mega zadowoleni przede wszystkim z pogody. Tak, Piotrek, dziękujemy. Piotrek, cały dzień dzisiaj. Mariusz, słońce, Mariusz. Także Piotka pozdrawiamy, zawsze wesolutko, superancko. No i teraz, kochani, chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim kupującym, wszystkim odwiedzającym, wszystkim wspierającym, uśmiechającym się. Naprawdę coś fantastycznego. W Rybniku jest godzinka? No właśnie, druga. Druga. 14. I teraz, kochani, przechodzimy do naszych gości. Naszych gości, których wymienimy szybciutko. Ewa i Mirek.
Mariola i Tomek. Pozdrawiamy. Pani Ilonka i panem Adam. Dziękujemy. Mirek, pozdrawiamy Asię. Oczywiście. Ania i Rafał. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy sąsiadów, kupujących, pozdrawiamy wszystkich. Tak. Tych, których nie zapisałam, to przepraszam. Wszystkich pozdrawiamy, ściskamy. Ale działo się, że po prostu nawet nie mieliśmy czasu na aktualizację, żeby się włączyć tak na spokojnie na kamerce, bo zawsze ktoś był przy stanowisku, zawsze ktoś coś chciał, coś kupował i to był naprawdę bardzo takie akcje. Udany dzień. Sporo tych porzuconych, niechcianych rzeczy dostało drugie życie. Sporo... Te kwiaty, jejku, jaką robił furorę. Dokładnie. Super. Także naprawdę super udany dzień dla nas. Cieszymy się ogromnie. Lecimy teraz szybciutko w gościnę. Wiosna idzie. Także kochani, wam oczywiście też dziękujemy za te wszystkie łapeczki, za wszystkie komentarze, za to wsparcie, naprawdę za to oglądanie reklam, za to oglądanie filmików. Że też za trzymaliście to, za pogodę. Że jesteście z nami. Oczywiście, że zawsze trzymacie kciuki za pogodę. Jutro pszczyna, więc trzymajcie kciuki. Nie puszczajcie, po prostu nie puszczajcie. Trzymajcie się w zdrowiu, pozdrawiamy i oczywiście do następnego. Pa, pa.